masakra wam nie. O, Adrian. Jolka, może tu trawy nie Arboś, chodź! Wolno, ale... Jest, no na pewno. Ej, patrz na walenie. Przesuń się do mnie. A co nie mam coś takiego? No może być nie sprzedaje. Szwedzki. To będzie tylko. Pokazują piloci najnowocześniejszych samolotów, wymyślono podczas I i II wojny światowej, tak naprawdę prędkości. Zwróćcie Państwo uwagę, jak zawarte jest dziur do góry. Pilot wytworzył w tej chwili duży kąt natarcia, czyli coś, czego wyszło. Teraz musimy bardzo uważać. Ale muszę wiedzieć, co tu jest. Szanowni Państwo, 100 litrów na godzinę. To jest wynik, który uzyskuje pilot podczas lotu. Najczęściej ten... Zobacz sobie, rozejrzyj. Srebrne dlatego, że pozbawione były farby. Im mniej farby, tym mniejsza masa.
tym taki mniejszej mechanicznie pracowany. Samolot MiG-15 powstał w biurze konstrukcyjnym Mikojana. Mikojan Guremicz, głupy konstruktor, nazwa MiG. Powstał w roku 1947. Ikonicznych modeli radzieckiej motoryzacji. Także to nie był odosobniony przypadek. Czekamy, aż samolot zajmie pozycję na progu pasa i wtedy rozpocznie się część pokazowa. Mam jadł do oczu. Ja sobie zdjęcie jego zrobię na spokojnie. The butter roll, Cuban egg, and the clover leaf. Nie wiem, czy to jest.
Dwójka teraz wojskowej zapoznają się z podstawami wojskowego lotnictwa transportowego. W tym manewrze prędkość może osiągnąć nawet 350 km na godzinę. Był 22 metry. Ze względu na charakter samolotu transportowego wymaga jego wielkości maksymalnej Zostawiam Państwa z muzyką i ostatnimi chwilami samolotem R28 Bryza. Na góry, na góry, do Thank you.
pionierzy. Tutaj to są pionierzy. Do pierwszego lepszego.
Skąd ty wiesz, że to jest? Chodź. Co? Nie wiem. Nie wiem. Chcesz tutaj? Stań tutaj. Zrobić ci zdjęcie, dobra?